Witajcie! Dziś chcielibyśmy przedstawić Wam 5 kroków potrzebnych do założenia sekcji sportowej studentów z niepełnosprawnościami na Waszej uczelni. Jeżeli zastanawiacie się, dla kogo jest ten materiał, to odpowiedź brzmi: dla każdego, kto posiada pasję, odwagę i chęci do założenia takiej sekcji. Potem wystarczy już postępować według następujących kroków. Zastanów się i zaplanuj, dokąd możesz udać się po wsparcie. Na Twojej uczelni jest wiele takich miejsc. Chcąc założyć sekcję, powinieneś skontaktować się z pełnomocnikiem rektora do spraw studentów z niepełnosprawnościami lub z Biurem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Udaj się do Akademickiego Związku Sportowego AZS. Klub uczelniany lub organizacja środowiskowa AZS to instytucja, z którą możesz rozpocząć współpracę i gdzie uzyskasz pomoc. Napisz do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, jednostki międzywydziałowej, która na uczelni zajmuje się wychowaniem fizycznym i sportem. Skontaktuj się z prorektorem do spraw studenckich. Jeżeli nie wiesz, jak zacząć, a chciałbyś założyć sekcję, napisz do nas na adres imp@azs.pl. Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS. Czekamy właśnie na Ciebie. Przyciągnij ludzi. Pamiętaj, że sekcja sportowa studentów z niepełnosprawnościami to zawodnicy, trenerzy i osoby, które pomogą Ci wesprzeć tę inicjatywę. Zastanawiasz się, w jaki sposób przyciągnąć ludzi? Przede wszystkim liczy się Twój entuzjazm i pozytywna energia do działania. Dzięki temu stworzysz przestrzeń do zarażania radością i pasją innych. Trenerzy to najczęściej pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na Twojej uczelni. Zawodników możesz znaleźć współpracując z osobami, które związane są ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami na Twojej uczelni. Koniecznie załóż fanpage oraz grupę sekcji sportowej w mediach społecznościowych, a także zwróć się do nauczycieli wychowania fizycznego, którzy prowadzą specjalistyczne zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami. Zachęć zawodników do wstąpienia w szeregi sekcji ciekawymi gadżetami oraz merytorycznymi informacjami na temat stypendiów i możliwości rozwoju. Stwórz budżet. Bardzo często władze uczelniane dofinansowują projekty sportowe. Możesz również spróbować poszukać dotacji, aplikując do projektów miejskich i rejonowych. Zaplanuj mądrze wydatki na rok akademicki lub kalendarzowy, biorąc pod uwagę takie koszty jak wynajem obiektów, na których będziecie trenować, zakup sprzętu sportowego, wyjazdy na zawody cyklu IMP-AZS czy stroje sportowe dla zawodników sekcji. Pamiętaj, większość z nas rozpoczynała z budżetem wynoszącym 0 zł. Brak środków nie oznacza, że nie możesz zrobić pierwszego kroku. Opracuj strategię działania. Gdy masz już wsparcie, wstępny budżet i udało Ci się przyciągnąć ludzi, możesz rozpocząć przygotowania do treningów. Ustal godziny treningów, najlepiej gdy jest to wtorek, środa lub czwartek. Trening możesz zaplanować na 1,5 godziny. Zarezerwuj salę i zakup potrzebny sprzęt. Nie musisz mieć wszystkiego od razu. Z czasem uda Ci się uzupełnić swoje zasoby i trenować coraz więcej dyscyplin. Zadbaj o to, aby w mediach społecznościowych informować o wszystkim w sposób dokładny i rzetelny. Trenuj i zarażaj innych swoją pasją do sportu. Zapraszaj wszystkich na treningi, nawet osoby, które nigdy nie miały kontaktu ze sportem czy rekreacją ruchową. Wszystkiego nauczą się podczas zajęć. Stwórz miejsce, które będzie otwarte dla wszystkich. Zostań liderem sportu osób z niepełnosprawnościami na Twojej uczelni. Z naszą pomocą możesz rozpocząć treningi, a nawet wdrożyć takie działania jak integracyjny rajd rowerowy, integracyjny spływ kajakowy czy uczestniczyć w obozach przygotowujących zawodników do integracyjnych mistrzostw Polski AZS. Teraz masz już gotową receptę na sukces. Sukces, jakim może być sekcja sportowa studentów z niepełnosprawnościami na Twojej uczelni. Na koniec przypomnę Ci 5 filarów potrzebnych do założenia sekcji.
1. Zaplanuj, dokąd udasz się, aby uzyskać wsparcie. 2. Przyciągnij ludzi. 3. Stwórz budżet. 4. Opracuj strategię działania. I 5. Działaj i trenuj, zarażając swoją pasją innych. Najważniejsze to IMP. Inspiracja, motywacja, pasja. Dasz radę i pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się po pomoc do nas. Do zobaczenia!